Przemek po lekcji fizyki postanowił zrobić eksperyment. Chciał się dowiedzieć, z jakim przyspieszeniem potrafi rozpędzić swój rower. Podczas jazdy licznik rowerowy zapisywał mu co sekundę wartość drogi, jaką przejechał. Na podstawie tego wykresu określ wartość przyspieszenia. Mamy tutaj wykres drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszony. Skoro tak, to warto napisać sobie wzór na drogę w takim ruchu. Wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym wygląda tak. My chcemy obliczyć wartość przyspieszenia. Dlatego w kolejnym kroku przekształcimy sobie ten wzór tak, żeby można z niego wyliczyć szukane A. Pomnożyłem stronami razy 2, a następnie podzieliłem układ stronami przez T kwadrat, przez co doszedłem do czegoś takiego. Teraz jest bardzo ważny moment. Jak już udało nam się wybrać odpowiedni wzór oraz dobrze go przekształcić, to nadszedł czas wstawić odpowiednie wartości do niego. A te wartości trzeba odczytać z wykresu. Z wykresu widać, że przemek przejechał 50 metrów ruchem jednostajnie przyspieszonym. Dlatego za drogę trzeba podstawić 50 metrów. Widać również, że zajęło mu to 5 sekund. Dlatego za czas podstawiłem 5. Po wykonaniu tego prościutkiego działania wyszło mi, że Przemek przez 5 sekund jechał z wartością przyspieszenia równą 4 metry na sekundę do kwadratu. I to jest koniec tego zadania. Powiem tak szczerze, że na studiach czy też w pracy praktycznie cały czas trzeba coś odczytywać z wykresu. Tak więc uwierz mi, że warto, żebyś się tego nauczył. Ten wykres jest akurat bardzo łatwy do odczytania, ale dobrze jest nauczyć się najpierw takie proste wykresy odczytywać, a z tymi trudniejszymi później też dasz sobie radę.